Dzień dobry. Kolejny film dotyczący magii chaosu. Dzisiaj chciałbym Cię nauczyć, jak bronić się przed osobami, które chcą wobec Ciebie używać jakiegokolwiek rodzaju magii, jak bronić się przed osobami, które chcą atakować Cię energetycznie lub po prostu manipulować Tobą. Podam trzy sposoby. Zacznę od najbardziej skomplikowanego, ale najbardziej kompleksowego. Ostatni będzie krótki, prosty, ale chwilowy. Widzisz, żyjemy w świecie, w którym wiele osób próbuje wpływać na rzeczywistość. Niezależnie, czy jest to magia, czy manipulacje energetyczne, wszyscy chcą osiągać jakieś cele. Często chcą Ciebie użyć do tych celów, chcą Ciebie zmusić do jakiegoś działania, chcą w jakiś sposób na Ciebie wpłynąć, a może po prostu Ci zaszkodzić, usunąć Cię z drogi. Trzeba nauczyć się bronić. Sposób pierwszy. Wymaga trochę wysiłku, ale jest możliwy do zrealizowania. Sposób najbardziej kompleksowy, który będzie chronił Cię przez dłuższy czas, będzie chronił Cię również przed atakami czy próbami manipulacji, z których nie zdajesz sobie sprawy, których nie dostrzeżesz. Mówiłem na jednym z moich filmów o potokach energetycznych przechodzących przez Twoje ciało. Jeśli ten film znasz, to dobrze, jeżeli nie, nie szkodzi. Wyobraź sobie najpierw energię Ziemi. Ziemia ma mnóstwo energii, energia, która przez Ciebie przepływa. Wyobraź sobie, jak ta energia, wchodząc przez czakrę podstawy, wypełnia Cię, napełnia, miesza się z Twoją energią, nabiera troszeczkę jakby Twojego charakteru. Ta energia jest uwalniana przez czubek głowy. Poświęć trochę czasu na uświadomienie sobie, na poczucie, jak ta energia przepływa. Kiedy już ją wyczujesz, skieruj ją. Skieruj ją wysiłkiem swojej woli, mentalnie. Energia wchodząca przez czakrę podstawy, kiedy dochodzi do czubka głowy, ulatnia się. Ty spraw, aby ona wróciła z powrotem w kierunku ziemi, aby otoczyła cię takim jakby płaszczem. Płaszczem, a raczej bańką, która zamyka się tuż pod czakrą podstawy. Niech ta energia będzie w Twojej głowie jasna, świetlista, biała, nie taka biała jak śnieg, bardziej jak neonowe światło. Kieruj tą energię. Kieruj, niech tworzy taki płaszcz, bańkę dookoła Twojej osoby. Zrób to 3 razy, 7 razy, 11 razy. Zależnie od tego, jak długo ma ta ochrona trwać, jak mocna ta ochrona będzie potrzebna. Kiedy poczujesz już, że ta bańka jest utrwalona, zwróć się ku energii kosmosu. Ta energia, która wpływa przez czubek głowy, a wychodzi przez czakrę podstawy. Poczuj. Poczuj tą energię tak jak tamtą. Następnie kieruj tą energię wychodzącą. Nie pozwól jej się rozproszyć. Kieruj ją z powrotem do góry. Znowu w taką banieczkę, która zamknie się nad czubkiem głowy. Ta druga bańka, niech będzie w kolorze takim błękitno-stalowym, ta druga bańka niech otacza pierwszą, tak mniej więcej 2-3 cm dookoła niej. Kiedy ją już poczujesz, staraj się wyczuć obydwa płaszcze ochronne. Poczujesz, jak one ze sobą współgrają, jak szczelne są. Możesz wtedy ruszać w świat. Twoja energia jest tylko dla Ciebie. Nikt Ci nie zabierze Twojej energii, nikt nie będzie na Ciebie wpływał, nikt nie będzie Tobą manipulował. To Cię powinno ochronić. Możesz oczywiście, ja mówię o 3, 7, 11 razy, możesz to robić dowolną ilość razy, po prostu. To jest gotowe w momencie, kiedy to poczujesz. Z czasem nie trzeba będzie aż tylu powtórzeń. Metoda druga.
Metoda druga, tutaj już musisz zdawać sobie sprawę, że ktoś próbuje cię zaatakować, czy tobą manipulować, wpływać na ciebie w jakiś sposób. Jest to rozmówca, czy kilku rozmówców. Chcesz się od nich odgrodzić. Rozmawiając z nimi oczywiście, czy przebywając w ich towarzystwie, wytwórz tarczę. Powiem ci, jak stworzyć taką tarczę. To, o czym mówię, rób mentalnie, nie wymachując ręką, ponieważ no, może być to poczytane jako znak twojego wariactwa. Ewentualnie ktoś, kto na tym się trochę zna, może to odczytać jako wstęp do niezwykle potężnego ataku energetycznego, więc lepiej nie. Rób mentalnie. Prawa dłoń zamknięta, wysunięty palec wskazujący i środkowy. Coś takiego. Tą dłonią mentalnie kreślisz gwiazdę. Zaczynasz od lewego biodra do czubka głowy, potem prawe biodro, lewe ramię, prawe ramię, z powrotem do lewego biodra, na koniec zataczasz krąg, tak jakbyś chciał opisać tą gwiazdę kołem. Ruchy muszą być szybkie, zdecydowane, mocne. Dobrze, żeby ta gwiazda była w jakimś jaskrawym kolorze. Bardzo fajnie by było, gdyby ona była skonstruowana z płomieni. Ogniste płomienie tworzą tą gwiazdę. Co ona daje? To jest tarcza energetyczna. Tarcza energetyczna, która cię ochroni przed wpływem osób znajdujących się poza tą tarczą. Oni sobie z tego nie będą zdawać sprawy, ale ich czary, niby czary, ataki nie będą na ciebie działać. Sposób trzeci. Trzeci sposób chwilowy. Aha, tamta tarcza energetyczna, w zależności od tego, ile masz siły, jak dobrze ją wykonasz, trzyma się według mnie pomiędzy 10 minut do godziny. W razie czego będzie trzeba to powtórzyć. Sposób trzeci, sposób chwilowy. Czasami spotykasz taką osobę, rozmawiasz i czujesz, jak w swoją stronie płynie fala złości, fala pogardy, fala zniechęcenia, zniecierpliwienia. Nie wstydź się wtedy, zrób ręką ten ruch, pokaż dwa palce. To nie jest żaden znak satanistyczny. To jest znak, który odbija energię. Rozumiesz, jeżeli weźmiesz te dwa palce tak, najlepiej jeszcze wyobrazić sobie pomiędzy nimi taki jakby łuk elektryczny. I rzeczywiście coś takiego się dzieje. Tam powstaje łuk energii, który odbija energię przychodzącą. To, co wyślą tobie, wróci do nich. Trzy proste metody. Po co? Dlaczego ci podaję takie metody? Żeby co? Żeby umożliwić ci spokojne oglądanie seriali i zajadanie chipsów, żeby umożliwić ci śledzenie Instagramu spokojne w telefonie? Nie. Nie. Ten spokój będzie ci potrzebny do rozwoju, bo zakładam, że jeżeli oglądasz moje filmy, próbujesz zrozumieć ten świat, próbujesz się rozwijać, próbujesz wzrastać energetycznie, wzrastać duchowo. Do tego potrzebny jest ci spokój, brak ingerencji zewnętrznych, bezpieczeństwo przed atakami. A są to nie tylko ludzie. Krąży po naszym świecie mnóstwo różnych dziwnych energii, które chcą cię w jakiś sposób wykorzystać, chcą cię do czegoś użyć, albo po prostu nieświadomie mogą wyrządzić ci krzywdę. Więc chroń się, ale po to, żeby się rozwijać. Rozwój jest ważny, do niego jesteśmy powołani, że zostaliśmy stworzeni do rozwoju. To jest nasz cel i obowiązek. Tak jak sportowiec mocno trenuje, żeby zdobyć coś, osiągnąć jakiś cel. Cóż, on w pewnym momencie się zatrzyma, osiągnie kres swoich możliwości, bo ograniczenia wydolnościowe, ograniczenia wiekowe, w pewnym wieku już nie będzie mógł zdobywać tych złotych metali. Natomiast rozwijając się duchowo, energetycznie, nie ma limitu.
możesz rozwijać się coraz bardziej i bardziej i w nieskończoność. I tego Ci życzę. Fantastycznego, cudownego rozwoju. Gorąco dzisiaj trochę. Zapraszam Cię na inne moje filmy. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Jest już tych subskrybentów niemalże 1000, także myślę, że warto zasubskrybować. Dziękuję Ci na dziś. Do zobaczenia.